Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon. Zjawienie Maryi ogłasza nam on. Ave, ave, ave Maryja. Ave, ave, ave Maryja. Ave, ave, ave Maryja. Ave, ave, ave Maryja. Śpiewajmy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk, by w ręce Twe złożyć niepewny nasz los. Ave, ave, ave Maryja. Ave, ave, ave Maryja. Ave, ave, ave Maryja. Ave, ave, ave Maryja. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Moi drodzy, rozpoczynamy najświętszą ofiarę, która jest centrum zawsze każdego naszego życia. Możemy śpiewać, jak dzieci do matki, tutaj się garniemy, do tej najlepszej z matek, która tutaj jest nazywana Królową Różańca Świętego, Matki Bożej Fatimskiej. Przybyliśmy tutaj z naszymi prośbami jako Polacy i chcemy dziękować Maryi za to, że zawsze przy nas jest, za to, że nas chroni i prowadzi nas zawsze do swego Syna. Ta msza święta właśnie jest sprawowana w podziękowaniu, intencjach podziękowaniu za ratowanie życia, za powrót do zdrowia, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziny. Na początku tej mszy świętej, stając w pokorze przed naszym miłosiernym Bogiem, przepraszajmy Go za nasze słabości, za nasze zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty rodzicielkę Twojego Syna ustanowiłeś także naszą Matką. Spraw, abyśmy nieustannie trwając w pokucie i na modlitwie za zbawienie świata, mogli coraz skuteczniej szerzyć Królestwo Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły
i morza już nie ma. I miasto święte, Jeruzalem, nowe ujrzałem, wstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: oto przybytek Boga z ludźmi i zamieszka wraz z nimi. I będą oni Jego ludem, a On będzie Bogiem z nimi. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie, ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. I rzekł zasiadający na tronie: oto czynię wszystko nowe. Oto Słowo Boże. Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego. Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego. Błogosławiona jesteś, córko, przez Boga Najwyższego. Pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi. Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego. Nie szczędziłaś bowiem swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiałaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego. Nie zatrze się na wieki ufność Twoja w sercach ludzkich wspominających moc Boga. Niech sprawi Bóg, byś była ubogacona w dobra i wywyższona na wieki. Maryjo, Tyś chlubą ludu Bożego. Alleluja. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Błogosławiona jesteś, Najświętsza Dziewico Maryjo. Z Ciebie bowiem narodziło się Słońce Sprawiedliwości, nasz Pan Jezus Chrystus. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. Siądźmy. Z całego świata ludzie pielgrzymują do tego miejsca. Cały świat do Ciebie się ucieka i Twojej pomocy czeka, Królowo Różańca Świętego. Zacznę fragmentem pięknych podziękowań. Pragnę podziękować Ci za moje życie,
za to, że jestem, za to, że mnie bardzo kochasz. Ofiarowałaś mi cud życia, zamknęłaś w swoim sercu każdy smutek, każde cierpienie. Twój uśmiech otwarłaś dla mnie, podczas gdy dla ciebie pozostawał często ból. Dziś moje serce ci mówi: Mamo, dziękuję ci za twoją nieustanną miłość. Wydałaś mnie na świat jako małe, bezradne dziecię. Bez reszty poświęciłaś się dla mnie, karmiłaś i darzyłaś dobrocią. Pochylałaś się nade mną troskliwie podczas snu i do nieba posyłałaś modlitwę za mnie. Ty pierwsza uczyłaś mnie wymawiać słowo Pan Bóg i uczyłaś mnie mówić Ojcze nasz i zdrowaś Mario. Zawsze modliłaś się za mnie i wiem, że dalej się modlisz. W tej wielkiej trosce o mnie jesteś, mamo, tak bardzo podobna do tej matki, która Boga na świat nam przyniosła. Siostry i bracia, jeżeli powstał tak piękny tekst o mamie ziemskiej, to jakich słów należałoby użyć, aby oddać cześć naszej mamie, Maryi? Bo Maryja to matka, która wszystko rozumie. Sercem ogarnia każdego z nas, bo ta matka zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Możemy prosić Maryję, by zawsze, by wzięła pod matczyną opiekę nasze mamy, te żyjące i te, które już odeszły. Wiemy, że nasza polska pobożność jest bardzo maryjna. W wielu parafiach przecież odbywają się procesje ku czci Matki Bożej Fatymskiej. Miliony Polaków odmawia różaniec. Spośród śpiewanych pieśni najpiękniejsze są właśnie te maryjne. Wiemy, że setki tysięcy osób w naszej ojczyźnie pielgrzymuje do Częstochowy, do innych sanktuariów maryjnych, takie jak tutaj, w którym się znajdujemy, do Fatimy, by dziękować Maryi za otrzymane łaski, zdrowie, za ocalone może życie. Też tutaj dziękował święty Jan Paweł II za ocalone właśnie życie. Gdy 13 maja, 102 lata temu, w 1917 roku, Łucja, Franciszek i Hiacynta pasły owce, ujrzały silny błysk, który powtórzył się dwa razy. Gdy zaczęły wracać do domu, ujrzały na dębie postać Maryi i usłyszały jej głos mówiący: nie bójcie się, przychodzę z nieba. Czy jesteście gotowe na wszelkie cierpienia i pokuty, aby zadośćuczynić za grzechy, jakie obrażają boski majestat? I wiemy, że w imieniu Trojga odpowiedziała najstarsza Łucja: tak, chcemy przyjąć te cierpienia, chcemy zadośćuczynić. I w Fatimie Maryja, tutaj gdzie jesteśmy, przynosi światu od Boga środek dla zapewnienia zbawienia wielu dusz i dla umocnienia pokoju na świecie, bo też się właśnie często modlimy o pokój na świecie. I Maryja powiedziała do Łucji: mów, że serce Jezusa chce, by wraz z Jego sercem było czczone niepokalane serce Maryi. Niech ludzie proszą o pokój na świecie, niepokalane serce Maryi. I wiemy, że dzieci odpowiedziały na to wezwanie. Pragnęły wynagrodzić za wszelkie bluźnierstwa i zniewagi, którymi Maryja jest zasmucana. Wiemy, co się dzieje w naszej ojczyźnie, ile profanacji było w ostatnim czasie. Ikony obrazu Czarnej Madonny w Częstochowie i w innych miejscach naszego kraju. Dlatego pragniemy zadośćuczynić. I Maryja też powiedziała: gdy będziecie odmawiać różaniec, to na końcu dodajcie: o Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Tą modlitwą. I chcemy tutaj, w tym
miejscu wyrazić wdzięczność Maryi, która nami się opiekuje, która chce nas doprowadzić do swego Syna, która chce, byśmy byli szczęśliwi, która pragnie, byśmy też ofiarowali trud naszej pielgrzymiego życia, naszego pielgrzymiego życia, naszej tutaj pielgrzymki, właśnie jej Synowi, Jezusowi. Maryja prosi nas, byśmy odmawiali różaniec. Pragnie, aby ta wyjątkowa, prosta i skuteczna modlitwa była udziałem każdego jej dziecka. Słuchajmy naszej najlepszej matki. Bierzmy często do swoich rąk różaniec. Nie wstydźmy się go odmawiać. Niech nasze usta często szepczą zdrowaś Maryjo, a nasze myśli niech zawsze będą przy jej niepokalanym sercu. Niepokalane serce Maryi, wspieraj nas w naszej drodze do nieba. Prośmy Maryję, aby zawsze była przy nas, by się nami opiekowała, dodawała nam otuchy i sił w tej naszej pielgrzymce do domu Ojca. Amen. Powstańmy. W tym świętym miejscu, w którym objawiła się dzieciom niepokalana dziewica, módlmy się, bracia i siostry, do Boga, naszego Ojca, który dał nam Maryję, matkę swego Syna, za naszą matkę. Za cały lud Boży, aby idąc za wezwaniem orędzia Maryi, w duchu prawdziwej pokuty i modlitwy pracował z pełnym poświęceniem na rzecz odnowy współczesnego świata i rozszerzenia Chrystusowego Królestwa. Ciebie prosimy. Za tych, którzy pełnią w Kościele jakąkolwiek misję, aby zjednoczeni z Maryją potrafili z wiarą słuchać, kochać i głosić Słowo Boże z coraz większą gorliwością. Ciebie prosimy. Za rządzących państwami, aby wprowadzali na świecie sprawiedliwość i pokój, a współpracując ze sobą, doprowadzili do sprawiedliwego podziału dóbr pomiędzy wszystkich mieszkańców ziemi. Ciebie prosimy. Módlmy się, dziękując za uratowanie życia, za powrót do zdrowia, prosząc o błogosławieństwo i zdrowie dla pewnej rodziny. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, bliskich naszemu sercu, zmarłych z naszych rodzin, aby mogli oglądać Boga twarzą w twarz wiekuistej szczęśliwości. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, za nasze rodziny, za naszą ojczyznę, Polskę, aby za wstawiennictwem Maryi poszukujący Chrystusa odnaleźli Go i nawrócili się, a my wszyscy, abyśmy z radością głosili Ewangelię. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Boże nieskończenie dobry, który wysłuchujesz próśb Twojego ludu, za przyczyną Maryi, Matki Twojego Syna i Matki Kościoła, usłysz nasze błagania i przymnóż nam wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Z rąk kapłańskich przyjmij, Panie, tę ofiarę, chleba wina, co się wkrótce ciałem stanie. Aby stał się dla nas chlebem życia. Błogosławiony jesteś, Boże, teraz i na wieki. Niech nas niebe ojednywa i uzyska przebłaganie. Błogosławiony jesteś, Panie Boże, wszechświata. Bo dzięki Twojej hojności otrzymałem się imię.
to jest owocem winy całe życie mnie. Cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me. Cały jestem Twój, aż na wieki. Oto moje serce przecież wiesz, Tyś miłością mą jedyną jest. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij dary przez nas złożone i oświeć nas światłem Ducha Świętego, abyśmy za przykładem Najświętszej Maryi Panny rozważali Twoje słowa i zachowywali je w naszych sercach. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy. Ona, przyjmując niepokalanym sercem Twoje słowo, poczęła je w dziewiczym łonie i otoczyła macierzyńską troską początek Kościoła, rodząc jego założyciela. Przyjmując pod krzyżem testament Bożej miłości, wzięła za swoje dzieci wszystkich ludzi, którzy przez śmierć Chrystusa narodzili się do życia wiecznego. Gdy apostołowie oczekiwali obiecanego Ducha Świętego, łączyła swe błagania z prośbami uczniów Chrystusa i stała się wzorem modlącego się Kościoła. Wyniesiona do niebieskiej chwały, otacza macierzyńską miłością Kościół pielgrzymujący i wspiera go w dążeniu do wiecznej Ojczyzny, aż nadejdzie pełen blasku Dzień Pański. Dlatego z aniołami, wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości. Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.
Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Ośmy świat Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia, Panie. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, biskupem tego miejsca oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi pastuszkami, świętym Franciszkiem, świętą Hiacyntą i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, oddaj nam spokoje. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie. Powiedz tylko słowo, będzie uzdrowiona dusza moja. Jezusa ukrytego,
stał się chlebem. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. Chlebie najciszy, otul mnie swym milczeniem, ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność. Módlmy się. Panie nasz Boże, w Najświętszym Sakramencie przyjęliśmy zadatek odkupienia i życia. Pokornie Cię prosimy, aby z macierzyńską pomocą Najświętszej Dziewicy Twój Kościół głosił dobrą nowinę wszystkim narodom i napełniał świat darami Ducha Świętego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. My chcemy Boga, Panno Święta. O, usłysz naszych wołań głos, miłości Bożej dźwigać chęta, to nasza chluba.